Jak wiecie, tym trzecim tematem, którym chciałem się zająć, jest rozczarowanie się Bogiem. I zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z nas to może brzmieć co najmniej niepokojąco albo niegrzecznie, ponieważ no, nie wypada mówić o tym, że można rozczarować się Panem Bogiem. Prawda? W szczególności w Kościele. Raczej chcielibyśmy przeżywać, mieć wiarę mocną, twardą, taką, na której można się oprzeć, która nie łączy się z jakimś zawodem czy z jakimś właśnie rozczarowaniem. Przeciwnie, chcielibyśmy doświadczać Boga żywego, który działa w naszym życiu, który odpowiada na nasze prośby, a nie jest źródłem jakiejś frustracji czy właśnie rozczarowania. I obawiam się, że w takiej postawie kryje się to, co nazywa się fachowo syndromem wiewiórki. Pewnie znacie i wiecie, co to jest syndrom wiewiórki. Kiwacie głowami, więc może nie będę się powtarzał. Chyba, że są tacy, którzy nie wiedzą, co to jest syndrom wiewiórki. Są tacy, którzy nie wiedzą. To powiem, co to jest syndrom wiewiórki dla tych, którzy nie wiedzą. Mianowicie syndrom wiewiórki został zaobserwowany w pewnej szkole podczas lekcji katechezy, kiedy siostra zakonna prowadząca tę lekcję katechezy pokazała dzieciom obrazek wiewiórki i zapytała Jasia: Jasiu, co to jest na tym obrazku przedstawione? A Jasiu patrzy tak podejrzliwie na siostrę, a że był bystry, to mówi: siostro, no gdyby to była lekcja biologii, to bym powiedział, że to jest Pan Jezus. To bym powiedział, to jest wiewiórka, ale skoro siostra pyta, to pewnie to jest Pan Jezus. Spaliłem. Tak często to już mówiłem, że straciłem uwagę. W Kościele bardzo często tak reagujemy, że jeżeli ktoś zadaje nam pytanie albo mówi coś kontrowersyjnego, to najlepiej udzielić odpowiedzi poprawnej, takiej, jakiej spodziewamy się, że ksiądz chciałby usłyszeć, ewentualnie zatykamy uszy i nie dopuszczamy do siebie tego, co jest jakoś niepokojące w danym pytaniu czy w danej wypowiedzi. A Ewangelia postępuje inaczej. Ewangelia co najmniej dwukrotnie, jeśli nie więcej razy, ale co najmniej dwukrotnie bardzo wyraziście stawia przed oczy czytelnikowi sytuację, w której uczniowie czują się rozczarowani, zawiedzeni albo przynajmniej bardzo niepewni, czy aby się nie pomylili w swojej wierze i czy aby nie dali wiary czemuś, co okazało się jednak mitem, co nie jest rzeczywistością. Pierwsza z takich sytuacji jest ta mianowicie, w której Jan Chrzciciel posyła do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy na innego czekać, mamy innego oczekiwać. Nie wiemy, czy Jan Chrzciciel działa jako nauczyciel i posyła swoich uczniów po to, żeby to oni mieli szansę skonfrontować się ze swoimi wątpliwościami i usłyszeć odpowiedź od Jezusa, czy też może dlatego, że znajduje się w więzieniu, to jest pytanie, które jego nurtuje. Przecież Mesjasz miał być kimś, kto wyzwoli Izraela, kimś, kto wprowadzi panowanie Bożego Królestwa, w którym to Izrael będzie panował nad resztą świata. A to się nie dzieje. Uczniowie przychodzą do Jezusa, zadają mu to pytanie, z którym przysłał ich Jan Chrzciciel i słyszą następującą odpowiedź. Co widzicie? Oto niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą. I z takim to diktum posyła ich z powrotem do Jana, żeby o tym mu opowiedzieli, że ubogim jest głoszona Ewangelia i że dzieją się cuda, które zostały zapowiedziane przez proroków na czasy mesjańskie. Czego możemy się nauczyć z tego epizodu? Tego mianowicie, że Bóg nie jest kimś, kto spełnia oczekiwania. Nie jest kimś, kto spełnia nasze oczekiwania. Ale jest kimś, kto wypełnia swoje obietnice. I najpierw, jeżeli czujemy się w jakiś sposób zawiedzeni tym, jak Bóg się objawia w naszym życiu, a raczej jak się nie objawia w naszym życiu,
to dobrze jest zadać sobie pytanie, czy to są moje oczekiwania, które nie zostały spełnione, moje jakieś nadzieje, wyobrażenia, dążenia, które zostały sfrustrowane, czy też faktycznie Bóg wstrzymuje się z wypełnieniem swojej obietnicy. Bo Bóg dotrzymuje słowa, które dał. Kiedyś mnie to bardzo uderzyło, kiedy mianowicie odprawialiśmy Wigilię Bożego Narodzenia. Nie chodzi o wieczerzę wigilijną, ale o liturgię godzin w nocy sprawowaną późnym wieczorem przed pasterką. I tam według tego rytu, w którym sprawowaliśmy ową liturgię godzin, pojawia się taka pieśń z proroka Izajasza, która opowiada o tym, że wszystko na świecie jest jak trawa i przemija. Wszystko jest jak kwiat na łące, który rozkwita, a potem usycha i nic po nim nie zostaje. A jedynie Boże Słowo trwa na wieki. I ten ktoś, kto układał liturgię na ten wieczór, w następnym kroku przewidział śpiew genealogii Chrystusa, czyli jego rodowód, który, jak pamiętacie, z księgi Ewangelii Mateusza składa się z 3 × 14, 42 imion, które są wypowiadane jedno po drugim, z tym, że po łacinie tam się pojawia taka fraza, że Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba i tak dalej, aż do Chrystusa. I wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że Słowo Boże jest jak taki toczący się głaz przez historię świata, który dąży do tego punktu kulminacyjnego, w którym wypełni Bożą obietnicę. Mijają pokolenia, mijają różne historie ludzkiego życia, a Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. I owszem, w wielu życiorysach nie spełni oczekiwań konkretnych ludzi, ale swojej obietnicy dotrzyma i ją wypełni. Druga historia o rozczarowaniu w Ewangelii to jest ta, którą może bardziej kojarzycie z uczniami z Emaus, znaczy uczniami w drodze do Emaus, dla których takim fiaskiem okazała się cała przygoda, jaką przeżywali z Jezusem Chrystusem. I faktycznie trudno im się dziwić. Są załamani, są rozczarowani, ich nadzieja legła w gruzach, ponieważ ten, w którym pokładali ową nadzieję, został ukrzyżowany, zabity i złożony do grobu. I odchodzą z Jerozolimy po całym tym zamieszaniu, po całej tej porażce, jaką oni odnieśli, i ich nauczyciel, ich mistrz. I mówią do tego napotkanego wędrowca, który okazuje się Chrystusem: myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Na co Jezus odpowiada im, jeszcze zanim go rozpoznali: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. O nierozumni. Odwołuje się do rozumu. O głuptasy, mówi do nich. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia. Czego możemy się z tego dowiedzieć, z tego jednego zdania Chrystusa? Bo później On po prostu wyjaśnia im Pisma, czyli to wszystko, co prorocy zapowiedzieli o Nim, żeby ich nadzieję wskrzesić. Ale co się kryje pod tym o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia? To mianowicie, że rozum jest sprzymierzeńcem wiary. Rozum jest tym narzędziem, którym dobrze jest się posługiwać wtedy, kiedy zalewa nas jakaś fala frustracji, fala zawodu, fala niewiary. Dobrze jest się odwołać do rozumu, do tego, co jest argumentem i co jest właśnie takim twardym, może nie dowodem, ale właśnie argumentem, który przekonuje mnie do wiary. I posłuszmy się rozumem i przyjrzyjmy się tym sytuacjom, kiedy najczęściej czujemy się rozczarowani przez Pana Boga, jakoś zawiedzeni przez Niego. No to się dzieje na ogół wtedy, kiedy Pan Bóg nie wysłuchuje naszych próśb. Pewnie to przeżywaliście. No może nikt wtedy jakoś z was nie przeżywał jakiegoś głębokiego rozczarowania, jakiegoś rozdarcia, może nie robił Panu Bogu wyrzutów, ale uwierzcie mi, bardzo często spotykam ludzi, którzy właśnie dlatego, że Bóg ich nie wysłuchał, są na Niego w jakiś sposób obrażeni. Rzadko kiedy przyznają to tak w cedur,
czyli tak najprościej jak się da. Ale dosyć to widać po tym, jak się wyrażają, jaką przyjmują postawę życiową, jak ich życie się zmienia, jeżeli chodzi o stosunek do Boga, jak się od Niego po prostu odwracają, bo On ich nie wysłuchał. I tutaj z pełnym zrozumieniem myślę o takich osobach, które nie zostały wysłuchane nie w jakichś tam prozaicznych sprawach, ale w takich sprawach życia i śmierci, odchodzenia, choroby bliskich, czy też takich sytuacjach, gdzie dotyczyły one bankructwa albo jakiejś takiej prawdziwie życiowej porażki, albo tego, że no właśnie małżonek odszedł. No to są sytuacje, które naprawdę wydaje się, że Pan Bóg powinien zareagować. Powinien mnie wysłuchać, już nie proszę Go o nic, co byłoby jakoś złe. No chcę, żeby ten mój bliski przeżył, żeby wyleczył, został wyleczony. Chcę, żeby ten mój współmałżonek się nawrócił. Chcę dobrych rzeczy. Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchał? Wiecie, to jest coś, z czym się często mierzymy. I na różne sposoby przeżywamy takie historie. No najczęściej właśnie jako taki moment przekonujący nas do tego, żeby na Pana Boga się jakoś obrazić. Jakoś tak, może nie wprost, może jakoś bardzo nienachalnie, ale jednak odwrócić się od Niego. Ale też czasem te sytuacje, kiedy Pan Bóg nas nie wysłuchuje, interpretujemy jako takie sytuacje, kiedy wydaje nam się, że mamy za małą wiarę. Często słyszę taką frazę, nie mam wystarczającej ufności, nie ufam Panu Bogu wystarczająco. A kiedy się dopytuję, o co chodzi, no to chodzi o to, że nie mam wiary, żeby Go poprosić o coś, żeby coś się stało i żeby to faktycznie się stało, bo jeszcze tak, żeby coś powiedzieć przed Nim, to taką wiarę mam, ale taką, żeby to się stało, to nie mam. Zobaczcie, jaka definicja wiary za taką postawą stoi. No bardzo ciekawa, że jeżeli mam wiarę, to jestem w stanie przekonać Boga, żeby postąpił tak, jak ja oczekuję. Jeżeli mam ufność, to znaczy to jest taka taryfa, którą mogę się posłużyć z Panem Bogiem przy prośbie kierowanej do Niego, żeby On zechciał, żeby uznał, że to jest taka wartość, taki walor, to moje zaufanie ma w Jego oczach, żeby mnie posłuchał i zrobił tak, jak ja oczekuję. Bo przecież oczekuję dobrych rzeczy. Bardzo ciekawe. A koniec końców chodzi o to, żeby po prostu Pan Bóg działał tak, jak ja chcę. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo frustrujące, że Bóg nie działa tak, jak ja chcę. Często mi to się zdarza, wiecie, że Bóg nie działa według mojej woli. Że On jednak nie słucha tego, co ja Mu mówię, żeby zrobił. I po jakimś czasie dociera do mnie, że to może i dobrze, że to nie ja jestem Bogiem, ale On. I może to dobrze, że On jest niezależny ode mnie, a nie jest mi posłuszny. I może to dobrze, że jednak to On rządzi tym światem, a nie ja. Chociaż nie jest łatwo mi to przyznać, wiecie. Czasem wolałbym, żeby jednak Bóg myślał tak jak ja i działał tak, jak ja chcę. I zapytajcie proszę siebie uczciwie, czy nie jest tak z wami. Że każdy z nas trochę by chciał, żeby Pan Bóg był mu posłuszny. Różnie to nazywamy, ale koniec końców chodzi o to, żebyśmy zamienili się miejscami. Żebym to ja był tym, który ustanawia sprawy i który mówi, jak się mają wydarzyć. To ja miałbym być tym panem życia i śmierci, moich bliskich, przynajmniej i tych. To ja powinienem być tym, który naprawdę jest wszechwiedzący i wszechmądry. I to ja powinienem rządzić. Znaczy, nikt tak oczywiście nie powie, tak? Bo to tak brzmi trochę jak, nie wiem, dialog czy monolog raczej jakiegoś bohatera z kreskówki. No ale u podstawy tej postawy, w której się obrażamy, że Bóg nas nie wysłuchał, co leży? No powinieneś mnie wysłuchać. Powinieneś postąpić tak, jak ja chcę. A ty tego nie robisz. Pan Bóg niestety tak już ma, że zostawił nam modlitwę, w której mówimy, bądź wola Twoja. I tak ma, że często nas pyta, czy chcesz, żebym spełnił Twoją wolę, czy chcesz pełnić moją wolę. Czy jednak pójdziesz za tym, co ja chcę, czy ja mam pójść za tym, co Ty chcesz.
Czy ustąpisz mi miejsca? Często mówimy, że nie oddajemy Panu Bogu pierwszego miejsca, że różne inne rzeczy to pierwsze miejsce zajmują. Najczęściej to my sami je zajmujemy. I my sami siadamy na tym tronie i mówimy Panu Bogu, co ma robić. Wiecie, jest jeszcze coś, co myślę, że was nie dotyczy, ale może kiedyś wam się przyda. Kiedy spotkacie kogoś, kto będzie się żalił, że nie został wysłuchany przez Boga. Zwróćcie uwagę na to, czy w codzienności traktuje Boga jako Boga Wszechmogącego. To znaczy, zwróćcie uwagę na to, czy okazujecie Bogu posłuszeństwo w swojej codzienności. Czy traktujecie Go naprawdę jako kogoś, od kogo zależą losy świata. A wobec tego poświęcacie Mu czas, poświęcacie Mu uwagę i podporządkowujecie swoją wolę Jego woli, a swoje pragnienia Jego słowu. Bo jeśli tak, to w sytuacji trudnej, w sytuacji zagrożenia, będziecie mieli wiarę w Jego wszechmoc. Natomiast jeżeli w codzienności Pan Bóg pełni taką rolę zawodnika rezerwowego, którego się trzyma w odwodzie, jak się inni zmęczą, inne rozwiązania się okażą niewystarczające, to wtedy się go przywołuje i mówi mu się, to teraz ty zagraj, ty zrób tam to, co trzeba. Jeżeli tak się traktuje Pana Boga w codzienności, to kiedy go naprawdę potrzeba, nie ma się wiary w jego wszechmoc. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że na co dzień się nad nim panuje. Dlaczego nagle miałbym przywoływać kogoś, kto w codzienności jest słabszy ode mnie? Kto w codzienności jest kimś, kogo ja mogę ignorować i kto jest na tyle słaby, na tyle nienachalny, że mogę go odstawić na ławę rezerwowych. W sytuacji, kiedy go naprawdę potrzebuję, wtedy nie wskrzeszę w sobie wiary w jego wszechmoc. I to też często będzie powód, dla którego wyjdę od niego rozczarowany. Jest też tak, i to są kolejne takie sytuacje, w których doświadczamy tego zawodu Bogiem, że spotykają nas okoliczności, które moglibyśmy tak metaforycznie nazwać ciemną doliną. Tak jak w tym psalmie kojarzycie o dobrym pasterzu. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy no wszystko jest przeciwko mnie, kiedy spadają na mnie różnego rodzaju nieszczęścia i naprawdę nie znajdujemy wyjścia. I naprawdę ten świat wokół nas tak jakoś prowadzi nasze życie, że nie jesteśmy w stanie się wyrwać z tej matni i po prostu wszystko idzie w jednym określonym kierunku, który będzie po prostu wielką czarną dziurą, do której wpadniemy i już po prostu z niej nie będziemy mogli wyjść. I wtedy też często wołamy o Bożą pomoc i jej nie doświadczamy. Wydaje się, że Pan Bóg milczy, że Pan Bóg jest nieczuły na nasze wołanie. A my przecież domagamy się tego, żeby On zadziałał, żeby jakoś dał nam tutaj rozwiązanie. I może nawet wtedy czujemy się zawiedzeni, że przecież w tym psalmie jest powiedziane, że się zła nie ulęknę, że właśnie ta ciemna dolina nie jest aż tak straszna dla tego, kto wierzy, jak to się dzieje w moim życiu. I znowu dobrze jest posłużyć się rozumem i przyjrzeć się temu słowu psalmu, o którym mówię. Tam jest powiedziane bardzo ciekawie. Chociażbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Tam nie jest powiedziane, zła się nie ulęknę, bo ty mnie wyprowadzisz z ciemnej doliny. Albo nie jest też powiedziane, zła się nie ulęknę, bo ty zapalisz światło i uczynisz tę dolinę jasną. Albo dlatego, że pobijesz moich wrogów. Nie, tam jest tylko powiedziane, że zastawiasz stół na oczach moich wrogów. Tam jest, w tym psalmie bardzo precyzyjnie jest powiedziane, dlaczego ten, kto wierzy, nie musi być rozczarowany wtedy, kiedy nie staje się ta dolina jasną, kiedy nie znajduje wyjścia z tej doliny, a mimo to może być pewny tego, że jest w Bożym ręku. Bo ty jesteś przy mnie. Ty jesteś ze mną. Wiara nie polega więc na tym, żeby Boga przekonać, żeby On zrobił tak, jak ja chcę, ani też nie polega na tym, żeby właśnie jakąś tą Bożą ingerencję wprowadzić w świat. Najpierw polega na tym, żeby Jemu zaufać, że bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, Ty jesteś ze mną. Wiecie, bardzo często spotykam ludzi, którzy mnie przekonują, że wiara jest taką drogą do osiągnięcia bezpieczeństwa i pomyślności.
że jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, to przedstawiam swoje prośby Panu Bogu i w najciemniejszych scenariuszach On działa w sposób cudowny, a ja żyję bezpiecznie i pomyślnie z odpowiednim kapitałem na koncie i w portfelu. Ja wtedy ze zdumieniem tego słucham, bo oczywiście znowu nikt tego nie podaje w takiej wersji, ale w takich łagodniejszych, często z nutą zawodu. Przecież się modliłem, przecież służyłem Panu Bogu, a jednak moje konto puste, a nawet mam długi. Przecież, nie wiem, zawsze byłem Panu Bogu posłuszny, a jednak miałem wypadek i teraz mam sparaliżowaną prawą nogę. Jak to możliwe, że skoro jestem wierzącym człowiekiem, spotykają mnie nieszczęścia? Czujecie, że to nie jest takie odległe od nas, prawda? To nie jest takie dalekie od tego, co nosimy w sercu. Panie Boże, będę z Tobą, ale Ty bądź ze mną. Co znaczy? Błogosław mi, to znaczy dawaj mi pomyślność, zapewniaj mi dobrobyt, bezpieczeństwo. Nie musi być wiele, no ale tak, żeby starczyło na dziś i na jutro. Wiara tak nie działa. Spójrzcie na męczenników. Nie? Tych, którzy absolutnie przylgnęli do Chrystusa. Stracili majątki, stracili dobre imię, stracili swoje rodziny i w końcu życie. Często w niełagodny sposób zostali go pozbawieni, ale po długich torturach. To jest wzór człowieka wiary. Nie ten, który ma dużo, dlatego że się modlił i został wysłuchany. Popatrzcie na Syna Bożego. No przecież On naprawdę mógłby mieć do Pana Boga, do Boga Ojca taki, no, jakieś oczekiwanie, że jednak nie zdarzy mu się nieszczęście. No a Matka Najświętsza? Dlaczego miała patrzeć na śmierć swojego dziecka? Ja rozumiem, jeszcze Syn Boży to jest jakiś tajemniczy układ pomiędzy Ojcem a Synem, ale Matka Boża, która idzie z Nim krok za krokiem podczas drogi krzyżowej i patrzy na Jego cierpienie, a jednak nie buntuje się wobec Boga. Nie ma takiego roszczenia, że skoro ona była wierząca i Bogu posłuszna, to On powinien posłuchać jej modlitw i nie sprowadzać takiego nieszczęścia na jej dziecko. Nic takiego Ewangelie nie donoszą, żeby Matka Boża tak przeżywała cierpienie swojego Syna. Przeciwnie. Idzie wraz z Nim i wraz z Nim cierpi. W jakimś pogodzeniu i jakimś takiej, no właśnie, zgodzie na to, że tu się wypełni wola Ojca, a nie jej. Znowu, nie pozwala sobie na to, żeby zająć miejsce Boga, tylko z pokorą uznaje swoje miejsce. Oto ja, służebnica Pańska. I dla każdego z nas, kto wchodzi w taką ciemną sytuację, w trudną sytuację, w sytuację cierpienia, czy w sytuację właśnie jakiejś porażki i ma trudność z wiarą i myśli, że po prostu Bóg go opuścił, to niech sobie przypomni Najświętszą Dziewicę podczas drogi krzyżowej. Bo wiara naprawdę nie polega na tym, że Boga się przekona do tego, co ja myślę. Tylko polega na tym, że powierzę się Jemu, pomimo tego, że wszystko się dzieje wbrew moim pragnieniom i myślom. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Mówię o tym i mógłbym tych przykładów pewnie więcej tutaj mnożyć, takich sytuacji, w których mierzymy się z zawodem wobec Boga. Przytoczę tylko jeszcze jeden, bo on jest dosyć częsty, bo często też słyszę, że Bóg dopuszcza do mnie zło. Często słyszę, że ludzie mówią, no to Pan Bóg jest winny temu, że mnie nie wydobywa z moich słabości. Ja się modlę, a jednak ten grzech wciąż trwa we moim życiu, wciąż się ponawia, wciąż się powtarza. Ja się bardzo staram, ale wciąż przecież to znowu upadam. I to rozżalenie, które często w konfesjonale ma miejsce, że no ja tutaj się staram, a Pan Bóg mnie nie wysłuchuje i nie chce wyrwać mnie z tego zła. Albo inny wariant tego samego, że no właśnie Pan Bóg mnie nie oszczędził, nie zachował mnie od tej sytuacji, w której ja jednak okazałem się za słaby, za słaba, no i zgrzeszyłem. Co się pod tym kryje? Znowu przyjrzyjmy się temu tak na zimno.
Nie? Bo w emocjach no to jestem rozczarowany tym, że Pan Bóg nie ochronił mnie. Czasem to też ma taką wersję, Pan Bóg nie ochronił mnie przed tym człowiekiem, tak, który mnie zwiódł, skusił, doprowadził do złego. Co się pod tym kryje? Pod tym się kryje niechęć do wzięcia odpowiedzialności. Dużo łatwiej jest mi przeżyć daną sytuację, pogodzić się z tym, że ona się wydarzyła w moim życiu, jeśli mogę kogoś obarczyć winą za to, co się stało. No, w takich najprostszych wariantach to jest, nie wiem, ta staruszka, która weszła na pasy na czerwonym świetle. Tak? Albo ten, który mi tam zajechał, wymusił pierwszeństwo i tak dalej. A w takich wariantach bardziej subtelnych, albo wtedy, kiedy nie można kogoś chwycić za rękę, no to jest Pan Bóg. Pan Bóg jest tym winnym. I znowu nikt tego nie powie, tak, że Pan Bóg jest winny temu, że ja grzeszę. Ale właśnie w takim wariancie Pan Bóg mnie nie ochronił, Pan Bóg mnie nie wydobył, Pan Bóg mi nie pomaga. Nie, w każdym z tych zdań słyszę tylko tyle. Nie chcę się przyznać do tego, że grzeszę. Nie chcę się przyznać do tego, że jestem odpowiedzialny za swoje postępowanie. Czy to dotyczy grzechu, czy tylko jakichś niefortunnych sytuacji, nie ma tu dużego znaczenia. Chodzi o to, że mam jakiś taki opór przed wzięciem odpowiedzialności za to, co robimy. I przykrywamy to pobożnością i mówimy Pan Bóg, ewentualnie szatan. To też jest taki drugi, którego często właśnie obarczamy odpowiedzialnością za swoje grzechy albo za zachowanie innych ludzi. Ja nawet spotykałem rodziców, którzy woleli myśleć, że ich dziecko jest opętane przez diabła, niż powiedzieć sobie, nie, moje dziecko w tym momencie przeżywa takie, a nie inne trudności, takie, a nie inny czas i naprawdę dopuszcza się rzeczy złych. To jest jego odpowiedzialność, a nie diabła, który opętał to dziecko. Zresztą matka, która mówi o tym, że woli, żeby jej dziecko było opętane, niż żeby było po prostu złe, ale samodzielnie wybierało zło, coś tutaj nie gra. Ale zwróćcie uwagę i poszukajcie w swojej historii i w swoim myśleniu takich właśnie sposobów na przerzucenie odpowiedzialności na kogoś innego, a w szczególności na Pana Boga, no bo wtedy jasne, że zawód Bogiem się pojawi. Jeżeli Bóg jest tym, który właśnie dopuszcza, że ja grzeszę, no tak, no to co to za Pan Bóg? A Pan Bóg mówi, nie, ja chcę ciebie wolnego. Nie powolnego, tylko wolnego, żebyś żył w wolności. A żebyś mógł żyć w wolności, to potrzebuję, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje życie. Odpowiedzialność i wolność są ze sobą połączone jak awers i rewers monety. Nie można mieć jednego, nie mając drugiego. A jeżeli się ma tylko jedno, to ma się bezwartościową monetę. Wolność i odpowiedzialność. Jeśli chcę być człowiekiem wolnym, biorę odpowiedzialność za swoje działanie. I jest jeszcze jeden taki przykład, który może warto, żeby tutaj wybrzmiał. Możemy się rozczarowywać Bogiem i być nim zawiedzeni wtedy, kiedy myślimy, Bóg dopuścił to i nie uchronił mnie przed krzywdą, której doznałem. Ktoś mnie potraktował źle. Ktoś mnie okłamał, ktoś mnie okradł, ktoś mnie, nie wiem, naruszył moją intymność. Ktoś mnie porzucił, ktoś mnie wykorzystał, a Bóg mnie nie ochronił przed złem. To znowu bardzo często jest przykład takiego myślenia, w którym trudniej mi oskarżyć o zło tę bliską osobę, która mnie wykorzystała czy sprawiła, że cierpię. Trudniej mi jest ją oskarżyć i zobaczyć jej odpowiedzialność niż Pana Boga. Pana Boga dosyć łatwo się oskarża, wiecie? Bo On milczy. Bo On naprawdę rzadko odpowiada na te oskarżenia. Po prostu milczy. Dlatego mówi Boga, który tworzy. Bo bardzo szybko, jeżeli temu zaczniecie się przyglądać, się okaże, że ten Bóg, na którego jesteście źli, który was rozczarował, nie istnieje. Nie ma kogoś takiego, kto właśnie nie ochronił was przed złem, dopuścił, że cierpicie, kto właśnie nie spełnia waszych próśb i tak dalej, i tak dalej. To nic nie ma wspólnego z Panem Bogiem. To są wszystko nasze, jak to się mówi fachowo, projekcje niespełnienia, frustracji, złości, różnego rodzaju gniewu, które lokujemy w tym Bogu.
taki Bóg nie istnieje. To jest tylko wyolbrzymione i wyrzucone ze mnie rozczarowanie, zło, które sobie tak lepię sobie z Niego, tego Boga, który nie jest na moją wolę, nie jest na moje posłanie, nie jest na moją prośbę czuły. Takiego Boga sobie kształtuję. Taki Bóg nie istnieje. I zwróćcie proszę uwagę, że to jest podstawowa pokusa, z jaką się mierzymy. Podstawowa i pierwsza pokusa, z jaką mierzy się człowiek, to jest pokusa uwierzenia diabłu, że Bóg jest kimś złym, że Bóg jest kimś, kto właśnie jakoś tak złośliwie mnie nie słucha, albo złośliwie mi czegoś nie daje, albo złośliwie mnie doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji. Księga Rodzaju to jest jedną z moich ulubionych ksiąg, w szczególności pierwszych jej 11 rozdziałów, jest taką księgą arcymądrą. I ona dlatego się nazywa Księgą Rodzaju, ponieważ mówi o tym, co dotyczy wszystkich ludzi. I wszystkich ludzi dotyczy pokusa, którą Księga Rodzaju opisuje w perspektywie Ewy i Adama. Na czym polega ta pokusa? Nie na tym, że owoc na drzewie jest miły do spożycia. To jest dopiero trzeci krok tej pokusy. Ale jej pierwszy krok jest najważniejszy. Jaki on jest? Uwierzyć w to, że Bóg jest kimś złym. Czy to prawda, że Bóg powiedział, że nie możecie spożywać drzew, z owoców z drzew tego ogrodu? Czy to prawda, że Bóg wam tego zabronił? Czy to prawda, że Bóg jest takim psem ogrodnika, który umieszcza was w ogrodzie, gdzie jest masa drzew, które owocują i mówi wam, nie wolno wam z nich jeść? Czy to prawda, że Bóg taki jest? To jest ta pierwsza pokusa, która sączy się w ucho Ewy i która sączy się od tamtego czasu w ucho każdego z nas. Dać wiarę w to, że Bóg nie jest kimś dobrym. I myślę sobie, że tak jak grzech pierworodny dotyczył Adama i Ewy i się rozprzestrzenił po ludzkości, tak każdy z nas ma taki swój grzech pierworodny. Osobisty grzech pierworodny. Mianowicie są to te sytuacje, nie tak, kiedy tam, nie wiem, buchnąłeś, mamie czy tacie dychę z portfela, czy tam okłamałeś, że to nie ty zbiłeś talerzyk, to nie jest grzech pierworodny, chociaż może stał się wcześniej niż to, o czym ja będę mówił. Ten osobisty grzech pierworodny, o którym myślę, to są te sytuacje, kiedy zwątpiłem w dobroć Boga. Kiedy udało się diabłu przekonać mnie do tego, że Bóg nie jest kimś dobrym, tylko właśnie czegoś mi nie daje, przed czymś mnie nie chroni, na coś nie odpowiada, dlatego, że mu na mnie nie zależy, dlatego, że jest nieczuły, dlatego, że jest obojętny, dlatego, że jest zły. Jeśli taką sytuację ktoś przeżył w swoim życiu, a wydaje mi się, że każdy z nas ją przeżył, tylko trzeba troszeczkę się przyjrzeć swojej historii, to wtedy dzieje się w naszej duszy taki kataklizm, jaki stał się w rodzie ludzkim po grzechu pierworodnym. Dokonuje się pęknięcie w nas i tworzy się fałszywy obraz Boga, który zaczynamy traktować jako prawdziwy. I kłopot polega wtedy na tym, że komunikujemy się z kimś, kogo nie ma. Wierzymy w kogoś, kogo nie ma. Modlimy się do kogoś, kogo nie ma. Żyjemy w fałszywym obrazie Boga. I jasne, że Pan Bóg na różne sposoby będzie nas próbował zawrócić i będzie próbował oczyścić ten obraz, ale my z taką naturalną skłonnością będziemy się kierować do tego Boga, którego podejrzewamy o to, że jest trochę złośliwy, trochę taki nieczuły, trochę obojętny, a trochę zły. Święty Paweł, zanim był świętym Pawłem, jest świetnym przykładem kogoś, kto podążył za obrazem fałszywego Boga, chociaż był bardzo pobożny. Ja naprawdę lubię świętego Pawła i często o nim opowiadam, bo dla mnie są takie historie, które są fundamentalne dla wiary. Więc i wam opowiem raz jeszcze o świętym Pawle. Pamiętacie, on jako Szaweł idzie do Damaszku prześladować chrześcijan. Ma glejt od arcykapłana, żeby walczyć z chrześcijanami.
Paweł jest bardzo pobożny. To jest faryzeusz. Dziesiątą część wszystkiego, co posiada, oddaje na świątynię. Jestem ciekaw, ilu spośród nas oddaje 10% swojego wyposażenia na Kościół. Jest kimś, kto przynajmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia, a prawdopodobnie trzykrotnie w ciągu tygodnia pości. I to pości ściśle, przynajmniej do zachodu słońca. Znowu, i to nie w wielkim poście, tylko przez rok cały. Myślę, że też znowu mało kto z nas, pobożnych katolików, może się z nim równać. Święty, jeszcze wtedy nie święty, Szaweł, faryzeusz, siedmiokrotnie w ciągu dnia odmawia psalmy, czy czyta, no modli się. I znowu, myślę, że niewielu spośród nas. I wreszcie w nocami studiuje Torę, czyli Pismo Święte. No i to jest naprawdę pobożny facet. I do tego jeszcze jest tak przekonany o tym, że Bóg jest Bogiem, że idzie tępić tych, którzy prześladują, tych, którzy wprowadzają rozłam w synagodze. Zobaczcie, jaki on ma obraz Boga. Możemy się trochę tego domyślić, prawda? No z pewnością to jest taki Bóg, który jest zażarty, gorliwy, pełen ognia, tak jak Paweł. Do tego stopnia, że jeżeli ktoś nie okazuje mu posłuszeństwa, jeszcze coś psuje w narodzie wybranym, to godny jest wyplenienia, wycięcia. Tak jak to było za czasów Mojżesza. Szaweł dobrze odrobił lekcję, świetnie zna Pismo Święte, to potem widać w jego pismach. I ma ten obraz Boga, który jest Bogiem mściwym, mocnym, takim naprawdę no, pełnym mocy, potęgi. Nie myli się wiele, ale jednak myli się zasadniczo. I kiedy idzie do Damaszku, zatrzymuje go Chrystus i mówi do niego: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł na to odpowiada: kto ty jesteś, Panie? Słuchajcie, to jest cudowna historia, cudowne wydarzenie. Ponieważ Szaweł jako pobożny Żyd całe swoje dążenie wiary przeżywa w oczekiwaniu na to, że Bóg się jemu objawi. Że tak jak prorokom, tak jak Mojżeszowi, tak jak wybranym sędziom, Bóg do niego przemówi bezpośrednio. On na nic bardziej nie czeka, jak na to. To jest spełnienie jego najgłębszych pragnień. Może nawet jest na tyle nieśmiały i pokorny, żeby nie wyobrażać sobie, że może go ten zaszczyt spotkać. I teraz, kiedy jest pod Damaszkiem, doświadcza epifanii. Bóg prawdziwie się jemu objawił. Słyszy głos, widzi światło, pada na kolana. Tam nie ma konia w tej opowieści, to pewnie wiecie. Caravaggio go dorzucił. I on wie, że Bóg się jemu objawił. Jakie jest pierwsze zdanie do Boga, który się jemu objawił? Kto ty jesteś, Boże? Ponieważ to Panie, które tam się pojawia, to jest, oczywiście tekst jest po grecku, ale Kyrios, możemy się domyślać, że ten Hebrajczyk, jakim był święty Szaweł, Paweł, powiedział, kto ty jesteś Adonai? Kto ty jesteś Adonai? A Adonai to jest słowo, które zastępuje święte imię Boga. Żyd nie wypowiada, czytając Torę, świętego imienia Boga, tylko podkłada zawsze słowo Adonai, żeby uczcić święte imię Boga. Wobec tego, kiedy Szaweł pada tam pod Damaszkiem, to mówi, kto ty jesteś, Jahwe? W tym pytaniu jest wiele smutku i takiego dramatu, bo Paweł uświadamia sobie, jak bardzo się pomylił. Bóg, który się jemu objawił, ten, któremu całe życie służy, pyta go, dlaczego mnie prześladujesz? I Paweł mówi, nie znam ciebie, Boże. Kto ty jesteś? I to jest postawa człowieka, który ma szansę odzyskać wzrok. To jest szansa dla nas, którzy przez ten osobisty grzech pierworodny mamy zniekształcony obraz Boga. Stanąć przed Panem i zapytać Go, kto ty jesteś. I pozwolić Jemu na to, żeby się objawił w moim życiu. Żeby działał w moim życiu tak, jak On chce, a nie jak ja chcę. Bo za każdym razem, kiedy ja Mu powiem, jak On ma działać, i za każdym razem, kiedy ja wyznaczę Mu miejsce, to uczynię go na swoją miarę. I to zawsze będzie Bóg, który jest tylko jakąś emanacją moich najwznioślejszych, najpiękniejszych, ale jednak moich pragnień.
A jeśli pozwolę, żeby to On sam działał w moim życiu, przychodził do mnie tak, jak chce, chciał ode mnie tego, czego chce, mówił do mnie to, co chce, to wtedy mam szansę spotkać Boga prawdziwego. Tego, który odpowiada Szawłowi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To jest bardzo ważne, kiedy się modlimy, żeby nie mówić Bogu, co ma robić, tylko powiedzieć Mu: działaj po prostu we mnie tak, jak ty chcesz. Przychodź do mnie tak, jak ty chcesz. Kiedy czytacie Słowo Boże, nie czytajcie go na wyrywki i nie omijajcie genealogii, których jest pełno w Piśmie Świętym, albo tych przepisów tam o gotowaniu koźlęcia i tam różnych innych rzeczach. Nie omijajcie tego. To jest Słowo Boga. Nie wybierajcie z niego sobie tego, co wam zrozumiałe jest dla was. Od kiedy to Słowo Boga musi być dla mnie zrozumiałe? Czy ja jestem Bogiem, żeby rozumieć to, co On mówi? Nie, On musi mnie pouczyć. I może właśnie potrzeba mi trawić, przeżuwać słowo, które nie daje mi żadnej satysfakcji. Dlatego, że to jest Słowo Boga. Kiedy się modlicie i kiedy Pan Bóg wydaje się być milczący, nie uciekajcie z modlitwy, ale zostańcie tam. Bo Jego milczenie jest Jego Słowem. I to milczenie odsłoni w was pokłady różnego rodzaju oczekiwań, które zasłaniają wam Boga. Kiedyś chyba Joyce Meyer powiedziała: nie pozwól, żeby dary, które daje ci Bóg, zasłoniły ci dawcę. Bardzo często tak się dzieje w nas, że tak bardzo chcemy czegoś od Pana Boga, nie wiem, poczuć Jego obecność, ciepło, natchnienie, światło, cokolwiek, usłyszeć Jego słowo, że to jest ważniejsze niż On sam. I On wtedy milczy. Milczy. I czeka, aż to wszystko wybrzmi. Wypłynie z nas. Wyjdzie na jaw. I będziemy mogli to odsunąć i powiedzieć: nie to, ale Ciebie pragnę. Mojżesz, kiedy idzie spotkać Boga, to wchodzi w ciemność. Wchodzi w ciemny obłok na górze Synaj. Wchodzi w ciemność. I nasza wędrówka wiary jest właśnie chodzeniem w ciemności. Wchodzimy w ciemność. Nie wiemy, kim On jest. Do czasu, kiedy On sam nam się nie odsłoni. Kiedy sam do nas nie przyjdzie, kiedy sam nie będzie działał w naszych sercach. Dlatego teraz czas najwyższy, żebyśmy Jemu polecili ostatnie minuty naszego spotkania w modlitwie. Panie, nie jesteśmy zdolni poznać Ciebie. Panie, Ty przekraczasz nasz sposób myślenia, przekraczasz nasze zdolności rozumienia. Ty jesteś większy, niż możemy pojąć. Panie, nawet nie wiemy, co to znaczy, że jesteś miłością, bo nasze serca są zdolne do miłości małej i często nierozwiniętej, niedojrzałej. Ojcze, tak mało wiemy o Tobie. Ojcze, jednak często stajemy jako ci, którzy są Twoimi sędziami, którzy dają sobie prawo do tego, żeby Ciebie oceniać, żeby Tobie wystawiać ocenę i Ciebie pouczać. Ojcze, przepraszam Ciebie za każdy moment, kiedy chcę być mądrzejszy od Ciebie, kiedy wiem lepiej, kiedy wyznaczam Ci miejsce. Ojcze, to teraz, tak jak Hiob, chcę przyłożyć rękę do moich ust i nie powiedzieć ani słowa więcej. Żebyś to Ty mógł mówić do mnie. Żebyś to Ty mógł mówić do mnie. I żeby moje słowa, moje pragnienia, moje myśli, moje wyobrażenia i doświadczenia nie zasłaniały Ciebie. Ojcze, błogosławię Ciebie, ponieważ Ty przemówiłeś w Twoim Synu. I błogosławię Ciebie, ponieważ On opowiedział o Tobie czystą, szczerą prawdę i jest Twoim doskonałym obrazem. I błogosławię Ciebie, Ojcze, dlatego, że Ty przemawiasz przez swojego Ducha, który działa w nas wierzących i który objawia nam Jezusa Chrystusa.
I proszę Ciebie, żebyś uczynił to raz jeszcze. Żebyś w naszych sercach zapalił światło poznania Jezusa Chrystusa. Abyśmy zobaczyli Jego oblicze. Abyśmy przyjęli Jego, Twojego Syna, którego posłałeś na ten świat, aby dał nam życie. Ojcze, daj mi poznać Twojego Syna. Proszę Ciebie o dar Ducha Świętego, żebym mógł poznać Twojego Syna. Panie Jezu Chryste, proszę Ciebie, abyś to Ty sam dawał mi poznawać samego siebie. Pozwól mi usłyszeć Twój głos. Pozwól mi widzieć Ciebie. Daj mi doświadczyć Twojej mocy i Twojej miłości. Proszę Ciebie, żebym umiał przyjmować sakramenty z wiarą, a Słowo Twoje z miłością, a Twoje natchnienia z wielką uwagą. Jezu, wyznaję przed Tobą, że znam Ciebie mało, a często tylko ze słyszenia. A chcę poznać Ciebie osobiście. Dlatego najpierw oddaję Ci samego siebie. Oddaję Ci mój umysł i moją wolę, moje serce i moje ciało, abyś Ty mógł przychodzić do mnie. Jezu, i powierzam Ci samego siebie, abyś mógł mnie poprowadzić w Twojej szkole, aby mógł pójść za Tobą, jak poszli apostołowie, abyś mógł mnie poprowadzić drogami, które Ty znasz, drogami, które są przez Ciebie wybrane. Ty pozwoliłeś apostołom poznawać się na ścieżkach Galilei, w Judei, na górach. Ty byłeś z nimi w ogrodzie, byłeś w dolinach, spotykałeś się z nimi w wieczerniku i w każdym z tych spotkań odsłaniałeś im samego siebie. Poprowadź mnie przez moje życie i odsłoń mi samego siebie, bo chcę pójść za Tobą. Chcę pójść za Tobą posłuszny Twoim wskazaniom, Twoim słowom, temu, dokąd mnie zaprowadzisz. I chcę się cieszyć poznawaniem Ciebie w tych różnych okolicznościach. Duchu Święty, proszę Ciebie o łaskę rozpoznawania Syna Bożego, rozpoznawania Jego obecności pośrodku mojego życia. I Najświętsza Dziewico, Tobie polecam samego siebie i wszystkich moich braci i siostry, którzy razem ze mną się modlą do Ciebie. Ty, która poszłaś za Słowem, Ty, która nie powstrzymałaś się nawet przed wejściem na drogę krzyżową wraz z Twoim dzieckiem. Proszę Ciebie, żebyś nauczyła mnie iść za Nim i żebyś modliła się za mnie i za nas wszystkich, żebyśmy nie zwątpili na tej drodze, ale żebyśmy poszli tam, dokąd nas prowadzi Pan. I na każdy dzień tej drogi Tobie się polecamy. Pod Twoją obronę uciekam się, Święta Boża Rodzicielka. Takich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, ścielko nasza, Synem swoim nas, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas da. Pan z Wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiany dar Jego błogosławieństwa.
Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.